Oficjalnie przywitam Tomka. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, Witam cię witam. serdecznie. Darka też witam. Dzień dobry. Powiedział, że nie chcesz przedstawiać punktów, więc sprawa bardzo prosta. Prośba o wyłączenie mikrofonu na Skype'ie. Już wyłączam. A, już. Dziękuję ci bardzo. Darku, a ty zasygnalizuj, jak nawiążesz kontakt z Tomkiem. Ja już. Jak go czujesz? Jak go widzisz? Właśnie jestem zaskoczony takim gnicieniem w okolicach splotu słonecznego. Nawet takim bardzo dużym takim ciężarem tam. Nie wiem, jak to opisać, co to za emocja tam jest. Na pewno właśnie takie obciążenie, tak mocne, że jakby się klatka chciała piersiowa na dole złamać. I stamtąd jakby się to nie mieściło, tam jakby to naciskanie tworzyło jakieś, nie wiem, podciśnienie, że ta energia opada trochę do brzucha i otacza, tak jakby płynie tak tutaj, pod klatką piersiową i spływa na plecy, tak w okolicach nerek. I ciało takie jakieś tam kata subtelne, takie sztywne się zrobiło bardzo. Natomiast cała reszta jest tak w odczuciu, że taka jest tęsknota tam, niepewność i jakby takie zatrzymanie. Dobrze. Powiedz mi, jak wygląda, powiedziałeś, to ciało subtelne tak się usztywniło. Powiedz mi, jak wygląda synchronizacja między ciałem fizycznym a subtelnym? Dobrze, ale w pewnym zakresie tylko. Tak jakby sobie wydzielić pewną część świadomości, która jakby jest wykorzystana do komunikacji i taka bieżąca, a reszta cała jest z boku do niej, ta fizyczna część tak jakby nie miała dostępu. Nawet mogłaby nie wiedzieć, jakby czy Tomek nie wie o tym i ile jest tam odczuć, ile tam wszystkiego jest, a tu jakby, nie wiem, jakby się miał nie angażować nadmiernie, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Tak jakby po prostu nie był tu całym sobą. Dobrze. Powiedz mi, czy Tomek cię widzi? Widzi. W jakim jesteś? Rozpoznaje cię? Tak. Okej. Dobrze. Powiedziałeś takie zatrzymanie. Dokładnie to opisuje Tomek. Mówi, że ma takie wrażenie, jakby coś go blokowało przed dalszą drogą. Tak, jakby się coś ustaliło, może tak. I właśnie tak jakby, no właśnie ta część świadomości się wypełniła, utrwaliła i do reszty nie ma dostępu. Tak jakby właśnie brakowało jakiegoś zaangażowania. No właśnie tak jakby się miał nie angażować bardziej. Tak się to czuję. Dobrze. Okej. Zapytaj Tomka, żeby nam... Najpierw zapytaj go, czy chce tej pracy, formalności. Tak. Co chciałby osiągnąć poprzez tę pracę? Trudno powiedzieć. Ja nie odczytuję konkretnej odpowiedzi. Dobrze, ale to tak do pracy nam już
pomaga i poproś go, żeby nas zaprowadził. 2 lata temu poddał się pewnej terapii energetycznej. Zobaczmy, co tam się wydarzyło. Idźmy tam. To śmiesznie jest w tej przestrzeni. To jest coś takiego? Stało się, jakby Tomek był w takiej, trochę inna ta przestrzeń była. Inna, ale jednocześnie taka sama. To jest coś takiego, jakby w pokoju, w pomieszczeniu jakimś, w którym nie ma ani drzwi, ani okien, były takie kotary na każdej ze ścian. I w momencie, kiedy się to wydarzyło, to te kotary opadły, ale nic się nie zmieniło. W sensie, no, pomieszczenie się poszerzyło o te opadnięte już kotary. I kolory się zmieniły w sensie tych ścian, ale Tomek jest cały czas, czy był cały czas, no jest cały czas w tym samym miejscu. To jest takie, tak jakby coś się uwolniło i było jednocześnie. Coś się zmieniło, taka pozorna, taki pozorny ruch, pozorna zmiana, choć wizualnie, tu wizualnie się to zmieniło, ale w energii wydaje się, że to jakby Tomek dostał jakiś impuls, czy poczuł coś, że jest coś więcej, tak jakby go chciano, jakby, no, czy może nie zupełnie ktoś, czy jakby Tomek chciał, czy ta energia, która opadła, chciała mu wskazać, że jest coś więcej. I nastąpiło takie rozszczepienie jego, jakby jego drogi. Że to go oddzieliło trochę, oddaliło od jego fizyczności. Sprawiło, że stał się takim trochę obserwatorem nie do końca swojego życia, tylko czegoś, co jest w jakimś sensie dla niego ważne, a czego do końca chyba nie rozumiał. I to spowodowało też to, że właśnie można by było powiedzieć, że nawet jego życie, to fizyczne, właśnie utrwaliło się, a można powiedzieć, z innej strony straciło trochę sens. Czyli coś, co do tej pory miało sens, przestało mieć. Chociaż wydaje się, że ten proces to już wcześniej nastąpił. Ale cofnijmy się jeszcze przed tym energetycznym zabiegiem. Tam Tomek narzekał na to, że był totalnie jakby bez sił, bez jakby właśnie chęci jakikolwiek. Siadał, miał obraz w głowie, wiedział, czego chce, ale siadał i w zasadzie patrzył się na sztalugi, nic więcej się nie działo. Po tym zabiegu natomiast tak jakby energetycznie wszystko poszło w górę. Tak, bo te kotary opadły i Tomek zaczął widzieć rzeczy, czy czuć. Był otoczony czymś, czego wcześniej nie widział. Ale to jest cały czas poczucie takiego niefizyczności. Dobrze. Dobrze. Poproś Tomka, żeby przywołał wszystkich, którzy są bezpośrednio z nim połączeni. Wszystkich. Kto się zjawił? Jakiś taki zielony taki stwór, czy jasno zielony i ludzie. Ludzie i też inne istoty nieludzkie i więcej Tomków. Jakby jego wersję. Dobrze. Zielony, jasno zielony stwór jest jeden. Powiedziałeś ludzie. Ile tych ludzi się pojawiło? Ponad 100. 112. Dobrze. I ilu Tomków się pojawiło? 48. Dobrze.
Te domki wyglądają w zasadzie bardzo podobnie, przy czym nie są ziemskie to domki. One są ubrane tak na, nie wiem, tak jakby w, z takiego, jakby takie, w taki ubiór jednoczęściowy, taki płaszcz z koca jakby zrobić. I ma wydłużony, tak jakby naciągnąć bardzo mocno uszy. I w zasadzie wszystkie te wersje mają takie krótkie włosy. Czy te wszystkie wersje są jednakowe? Wyglądają podobnie, tak samo? No podobnie wyglądają. Aha. Okej. Dotknij jednej z nich i powiedz mi, czy wyczuwasz tam energię Tomka? Dotknij piątej. Wyczuwasz energię Tomka? I dotknij 40. Też. Tutaj jest coś takiego, jakby one się zgubiły, te Tomki. Te istoty, bo to nie są, one nie wyglądają jak Tomek fizyczny, ale w jakiś sposób mają inną drogę. Gdzieś doszły i nie wiedzą, gdzie iść. Jakby się zgubiły gdzieś. Nie potrafiły gdzieś wrócić, tak się z poczucia. Wszystkie szły tą samą drogą, czy różnymi drogami? Nie szły tą samą drogą. Zgubiłeś. Okej. Dobrze. Powiedz mi, jak Tomek zareagował na to, co zobaczył. Stwora ludzi i 48 Tomków. Taki trochę zdezorientowany jest. Choć jak patrzy na tę wersję siebie, na energię, którą zna, to tak jakby w jakiś sposób to rozumiał i patrzył na siebie z zewnątrz. To jest takie, nie wiem jak to powiedzieć, jakby mu się przyśniły wszystkie sny naraz, albo wszystkie z jego sny znalazły się w jednym miejscu, nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć. Poproś Tomka, żeby sprawdził, czy każdy z tych 48 jest zbudowany w 100% z jego energii. Tak, tylko że nie ma tam 100% energii. Tak jakby to były takie słabsze energie, słabe energie, takie nawet takie trochę cienie, takie nawet czasem trochę przezroczyste, takie bez mocy, jakby takie trochę wspomnienie, ale energia Tomka tam jest. Okej, dobrze. Nie ma tam żadnych innych świadomości. Nie. Dobrze, no muszę sprawdzić to dokładnie. Zapytaj Tomka, czy rozpoznaje tego jasnozielonego stwora. Jakiś jest mu bliski nawet można powiedzieć, bo on jest taki taki trochę, nie wiem, takie poczucie sympatyczności on tworzy, nie wiem, takie poczucie, by to był taki, nie wiem, taki sympatyczny stwór. On jest jasnozielony i ma taką taką wilgotną skórę. Poproś Tomka, żeby spojrzał mu w oczy i powiedział, czy ten stwór to jest istota ludzka, czy nieludzka? Nie jest ludzka. Poproś Tomka, żeby zażądałby ta istota, ten stwór zielony przybrała swoją oryginalną formę. Już. Kto to jest? To jest dziecko smoka. Ono ma tysiące już lat, ale dalej jakby jest takim dzieckiem. Bardzo takim sympatycznym, takim dzieckiem. Okej. Powiedz, jak Tomek zareagował na to, że to jest takie tysiącletnie dziecko smoka?
No, zareagował tak, jak przed chwilą zareagował, tak sympatią raczej. Właśnie go znał, czy w jakiś sposób on się przejawiał w jego życiach niekiedy, czy w innych ludziach, czy w jakichś sytuacjach. Jest jakaś nić sympatii, czy można powiedzieć, że może nawet i by go, może go, mógłby go polubić, to znaczy w jakimś sensie nawet chyba Tomek go lubił. Czy lubi, choć go w takiej formie widzi pierwszy raz. Dobrze. Sprawdź, Darku, DNA, czy były jakiekolwiek próby ingerencji w energetyczne DNA Tomka? Nie. Choć Tomek jest inny. Taki, jak się patrzy na... To jest taki nie do końca zgodny, taki, on jest człowiekiem teraz, ale taki nie do końca zgodny z człowiekiem, taki trochę taki nie jest taki ziemski do końca. Dobrze. Zapytaj Tomka, czy pamięta, kiedy po raz pierwszy spotkał to smocze dziecko? Tak, on był malutki. Tomek był malutki, czy smog nie, był? Ten smog był malutki i on nawet nie wyglądał wtedy jak smog. Mimo tego, że teraz jest takim dzieckiem, no to wtedy był jeszcze mniejszy, dużo mniejszy. On na jakiejś łące go spotkał, na takich, nie wiem, no, na łące chyba tak trzeba było to. Chociaż to też nie jest taka ziemska łąka. Taka łąka, trochę mchów, tak jakby też jakaś taka unosiła się, taka lekka mgła, taka aura tajemniczości tam jest. I ten stwór, który trochę wyglądał inaczej, był mniejszy, tam chciał podejść do Tomka, bał się. Tomek to jakby chciał oswoić. W jakiej formie tam był? Jako ten jasnozielony stwór? Tylko mniejszy? No, to trochę wyglądał inaczej, był dużo mniejszy, mimo że ten smok tutaj jest dalej w takiej dziecięcej formie, ale gabarytowo jest dużo większy niż tam był. Tam był taki w wielkości takiej może, nie wiem, takiego szczeniaczka, pieska takiego, taki naprawdę niewielkie to było. Dobrze. Mówiłeś na takiej łące, mgła, mchy, pewien rodzaj tajemniczości, ale Tomek miał ochotę podejść do niego. Podszedł? Tomek go jakby próbował, nie wiem, oswoić, czy sprawić, żeby on, ten stwór do niego podszedł. Aha, udało mu się? Chyba nie, a może tak. To znaczy, wydaje się, że właśnie on niekiedy podchodził, ale tutaj się zaczynają pojawiać te różne wersje Tomka. Że jakby on w jakiś sposób wyciągał świadomość Tomka, ją dzielił w jakiś sposób, tak, że się tworzyły właśnie takie... takie Tomki się tworzyły, się tworzyły, ale one jakby nie wracały, nie mogły się zintegrować ze sobą i one w jakiś sposób żyły, czy żyją dalej, czy mają poczucie, że istnieją, ale są takie samotne. Dobrze, cofnijmy jeszcze tak zwany czas. Powiedz mi, co to za planeta, na której, czy plan, na którym jesteśmy? Planeta. Ciemnozielona to planeta jest. Bardzo dużo zieleni takiej ciemnozielonej jest. Kwiaty są schowane. Też są kwiaty, ale też właśnie dużo fioletów tam jest. I dużo takich wyblakłych niebieskich kolorów, jeśli chodzi o poniżej drzew. To jest takie, i tak jest wszystko pięknie zabudowane, w sensie takie ścisłe to jest.
jak ma się wrażenie, jak się nie wie, jak tam iść, to może się nie przejdzie przez jakąś taką wręcz ścianę. Kim tam Tomek jest? Kobietą, on mężczyzną? Jest mieszkańcem, on on tam czegoś żałuje. Tęskni za kimś. Może tęsknota też jest, ale to tęsknota jest bardziej przykryta takim żalem i bólem, jakby odejścia. I on w zasadzie nic tam nie robi, oprócz tego, że ucieka chyba na tą polanę i tam często leży. Leży jakby chciał, nie wiem, no mieć tam spokój. Takich polan tam jest bardzo mało, bo większość to są właśnie takie lasy, czy zabudowane takie gęste, takie w różnych kolorach niebieskości, szarości, takie różne właśnie drzewa czy rośliny, a tam jest jedna taka z niewielu takich polan, gdzie on lubi być. Cofnijmy jeszcze czas do tak zwanego dzieciństwa Tomka. I sprawdź, jak potoczyło się tam życie na tej planecie. Dosyć w ogóle ciekawe to jest życie. I jak się. Nie wiem dlaczego, czy oni byli myśliwymi, czy zbieraczami. To oni się. To społeczeństwo. Przemieszcza się, jakby znało sposoby na przejście takich tych olbrzymich, czy tak bardzo ściśle zarośniętych roślin. Oni wiedzą, jak przechodzić i różne rzeczy przynoszą. Generalnie Tomek, czy zbierają. Tomek jest takim szczęśliwym człowiekiem w pewnym sensie. Oni wyglądają w ogóle śmiesznie trochę, bo wyglądają jak ludzie, ale do momentu, kiedy się na nich patrzy z daleka, bo jak się podchodzi bliżej, czy widzi się bliżej, no to wtedy ewidentnie to pokazuje, są widoczne różnice. Tam właśnie te wyciągnięte uszy, takie, ten ubiór taki jak z jakiejś baśni, czy z jakiejś takiej powieści, fantasy, że tak jak oni byli jakimiś takimi, może nie, że półzwierzętami, choć pewne są cechy zwierząt naniesione, chociażby te uszy, czy nos, czy trochę więcej mają owłosienia na ciele. I właśnie ten specyficzny ubiór. I oni są takimi duszkami tej planety, jakby, nie wiem, takie chodzą tak właśnie bardzo cicho i jakby pojawiają się w różnych miejscach. Bardzo dobrze znają tą planetę. I Tomek tam traci syna. Ale wcześniej, zanim go stracił, no to bardzo często gdzieś właśnie wędrują tam, czy wędrują, przemieszczają się. To trudno nazwać wędrówką, bo oni nie wędrują na samego faktu wędrowania, tylko jakby to jest jakiś cel. To jest jakby, nie wiem, konieczność, tak jakby, nie wiem, mieli swój rewir i go odwiedzali, nie umiem tego wytłumaczyć. Jest jakiś cel tego chodzenia tam i on bardzo dużo czasu spędza z tym swoim synem, on dorasta i później w jakiejś sytuacji jakby z inną grupą szedł ta grupa przynosi zwłoki jego syna Tomkowi na takich noszach. Z zrobionych z jakichś takich elementów roślin. I kładą Tomkowi i on nie może się z tym pogodzić. Nie chce pochować tego syna. Później go zmuszają, że trzeba to zrobić. W zasadzie robią to za niego, a on nie chce przyjąć, że on zginął. I wtedy nie wiem dlaczego nie widać tam żadnej żony, żadnej kobiety przy nim. Tego nie rozumiem. Tylko tego syna.
W ogóle dużo istot widać tam, ale nie kogoś, kto, kogo on by tam kochał, kto by był z nim, to jakby był sam. I ten syn, jak się pojawił, no to wtedy on był taki jeszcze bardziej szczęśliwy, taki zaangażowany. I kiedy on nie chciał przyjąć tego, to zaczął chodzić na tą na tym mchy tam i tam często zasypiał i śnił coś. Poczekaj. Cofnij jeszcze i powiedz mi, w jaki sposób się tam, jeśli się rozmnażają, w jaki sposób się rozmnażają te istoty. Jest poczucie, że jest podział na żeńską i męską formę i te dwie formy muszą jakby być przy tworzeniu tego nowego życia, czy przy przekazaniu życia, ale nie umiem zobaczyć tej, chociaż teraz zaczyna się pojawiać, że pojawiła się jakaś taka kobieta w życiu Tomka, ale na bardzo krótko i ona nie zginęła, ona odeszła, co Tomka w jakiś sposób też przytłoczyło, tak jakby poczuł się samotny i tą tęsknotę przerzucił, to znaczy nie przerzucił tęsknoty na syna, tylko właśnie realizował się w relacji z synem, że on wtedy tej tęsknoty nie czuł. I w momencie, kiedy syn zmarł, czy zginął, no to Tomek podwójnie poczuł się samotny. Czy tego syna miał z tamtą kobietą, która odeszła? Tak. Sprawdź, jaka była przyczyna, że się rozstali, że ona odeszła. Ona odeszła. Po prostu czuła, że musi odejść, czy odeszła z grupą. Tak jakby ona się z pewną grupą pojawiła na bardzo krótko i zostawiła syna Tomkowi, co było chyba dość naturalne. To nie było coś takiego jak tutaj u nas, że dziecko przy matce, tam nie ma takiego wzorca. Wydaje się, że tam to jest kwestia tego, kto bardziej poczuł, że to dziecko ma być z nim. I Tomek poczuł bardzo wyraźnie, że nie może odejść z nią, ale chce tego, to dziecko, chce tego syna. A ona po prostu odeszła. Przyszła, była przez chwilę i odeszła. Dobrze. Dobrze. Jeszcze cofnij czas do młodości Tomka. Ja chciałabym, żebyś sprawdził, czy jest czystą, wolną istotą. Tak. Dobrze. To teraz przejdźmy do tego momentu, kiedy Tomek się opiekuje synem. W jakim wieku nastąpiło to, że syn udał się z inną grupą, a potem przynieśli go już na tych noszach? Tutaj trudno mi jest określić wiek, ale takie mam odczucie, jakby to był taki okres wieku, jak na ziemi, powiedzmy, młody człowiek ma około 20 lat. Dobrze, to powiedz mi jeszcze, jak długo żyją tamte istoty, jeśli porównamy do życia ziemskiego. Około 300. 300. Dobrze, poproś Tomka, zapytaj go, czy wie, w jaki sposób jego syn zginął. Nie wie. Nie wie. Nie pytał tamtych istot z tamtej grupy? Nie, bo nie chciał przyjąć, że on nie żyje. Dobrze. Nie chciał w to uwierzyć. Nie chciał uwierzyć. Darku, masz dostęp do tej informacji? Możesz zobaczyć, dlaczego on zginął? Tak, jakiś taki zwierz z bardzo grubymi kolcami. Go no, w pewnym sensie zaatakował, bo ten syn przedzierając się, idąc jakby z przodu, wkroczył na jego terytorium, czy nadepnął, tak jakby, czy wszedł w nim w interakcję. Ten zwierz zaczął się bronić i ukłuł go jednym z takich kolców i zatruł jego ciało. On bardzo zsiniał. Czy jeszcze ktoś z tej grupy też zginął, czy tylko ty, syn Tomka?
Tylko syn. On szedł z przodu właśnie i dzięki temu inni nie byli narażeni. On po prostu, no i ta jego śmierć, czy to, że on się natknął, ostrzegło resztę grupy. Mhm. Dobrze. Okej. Okay. Wróćmy w takim razie do tego momentu, kiedy Tomek nie chce przyjąć tej śmierci syna. W zasadzie grupa zajęła się pochówkiem. Zobacz, w jaki sposób jest ten obrzęd. Czy on jest podobny do tego ziemskiego, czy jest inny? Jest palone to ciało. Okej. Okay. Palone i później jakby jest rozgrabione. Te prochy są i w zasadzie natura zarasta w tym miejscu roślinnością i po prostu i nawet nie ma grobu. Nie ma grobu. Trudno jest nawet później odnaleźć to miejsce. Dobrze, dobrze. Sprawdź w tym momencie, kiedy Tomek nie chce przyjąć do wiadomości, że syn nie żyje. Sprawdź, czy wtedy właśnie ten żal, ból i tęsknota się w nim budzi, tworzy. No tak, on go ma. Mhm. Dobrze. Sprawdź, czy w tamtym momencie, kiedy dowiaduje się, kiedy przynoszą mu syna, czy Tomek ma jakieś implanty w sobie? Nie. Dobrze. Czy kiedy idzie na tą polanę, bo tam chce odpocząć, chce zapomnieć, ale za moment zaśnie, sprawdź, czy jeszcze jest czysty od implantów. Na początku tak. Później im dłużej tam chodzi, tym zaczyna się proces rozwarstwiania jego świadomości i wtedy pojawiają się już różne implanty. I jakby taka forma przenoszenia jego tej tęsknoty, tej smutku, tej samotności na zewnątrz, ale w sobie, w sensie w tej jakby w tej wersjach. To wygląda trochę tak, jakby on na przykład na tej polance sobie leżał i zasypiał. I w tym zaśnięciu tam materializowały się te jego emocje. Ta tęsknota się wypełniała, że na przykład tam jest coś takiego, co, że ten syn na przykład żyje. No i on w tym takim poczuciu już nie wracał po śnie w pełni. Tak jakby część jego zostawała w tym śnie i w zasadzie sen to może nawet nie, bo po prostu on przenosił się w pewnego rodzaju przestrzeń, gdzie ta świadomość była indywidualna i oddzielona od niego samego, jakby była w innej rzeczywistości. Mhm. Jakby i ta świadomość normalnie mogła funkcjonować jakby w świecie alternatywnym, gdzie nie było tego, co go zraniło, co sprawiło, że on poczuł się nieszczęśliwy. Tam to było cały czas. Tyle, że to była iluzja, która się po pewnym czasie rozpadała i ta świadomość musiała sobie radzić z różnymi innymi sytuacjami, które były na nią nakładane, z którymi musiała się konfrontować. I podzielił się tak właśnie prawie 50 razy. Najpierw sprawdź, czy ta polana ma jakieś właściwości, czy ktoś zarządza tą polaną? No, tam jakiś jest taki uwalniany z roślin, jakaś substancja taka trochę jakby psychodeliczna, jakaś taka, że ona potrafi dostosować się do emocji, czy wpływać na emocje w taki sposób, że tworzy obrazy dopasowane do tych emocji, do wspomnień w ogóle. Chociaż to akurat na Tomka wydaje się tak zadziałało, bo na różne istoty różnie to mogło, ale na pewno uwolniona ta substancja powoduje wywoływanie w istocie, która to w siebie wchłonie, i różne poczucia poparte właśnie obrazami, tak jakby ilustrować
emocje. I to wcale nie jest tak, że ta rzeczywistość, no trochę w pewnym sensie to jest sen. Nie jest do końca taki wizualnie odpowiadający tej rzeczywistości, w której jest. To jest coś takiego, jakby tu na ziemi śnić, że na przykład, nie wiem, no załóżmy, że wydarzyłby się wypadek i ta substancja spowodowałaby cofnięcie jakby, że tego wypadku nie ma, jest wszystko ok, tylko że nie widzimy tam dokładnie takich kształtów, jak w tej prawdziwej rzeczywistości, tam gdzie się to wydarzyło, tylko to jest takie to porozmywane, postrzępione, właśnie rozmyte w takich jakichś różnych dziwnych kolorach, ale poczucie, że to jest prawdziwe, jest tak duże, że nawet pomimo tego innego widzenia jest na tyle atrakcyjne, że ta świadomość w to idzie i zostaje w tej, w tej rzeczywistości. Okej. Sprawdź jeszcze, Darku, cofając, czy ta roślinność jest tylko przy tej lub na tej polanie, czy jest nie wszędzie? Wszędzie nie. Nie, jest. Okej, dobrze. Tam w ogóle jest takie poczucie, że ta planeta jest tak dzika. Chociaż ci mieszkańcy też sprawiają takie wrażenie, może nie, że są dzicy, tylko są bardzo połączeni to raz, ale bardziej chodzi mi o to, że bardzo są dostrojeni do tej planety, przystosowani do życia tam. Wydaje się, że gdybyśmy my tam pojechali teraz, no to by nas ta planeta zeżarła normalnie. A oni byli bardzo przystosowani żeby tam być. Zobaczmy ten proces, kiedy ta roślina uwalnia te substancje i sprawdź, dlaczego akurat tak działa to na Tomka. Czy jest coś w nim takiego, co pozwala tak reagować? No, ma te emocje, bardzo tęskni, bardzo chce tą rzeczywistość zaklinać, że tak powiem, że nie chce przyzwolić na to, żeby ten fakt, że ten syn nie żyje, że stał się prawdą. On nie chce, żeby to było prawdziwe. I ta ogromna w nim siła i te emocje powodują, że ta substancja jakby wyprojektowuje w jego umyśle sytuację taką, którą on chce zobaczyć. I on ją widzi. Okej. To jeszcze chciałabym, żebyś się pokazał ten moment, kiedy Tomek widzi tego małego, młodego smoka. W jakiejkolwiek formie on się tam pojawia. Chciałby go w pewien sposób, może nie udomowić, ale sprawić, żeby ten podszedł do niego. Ale trochę udomowić tak, bo to jest taka sympatyczne coś, co budzi takie miłe odczucia. I Tomek w tej samotności, tym cierpieniu jakby widzi, chce jakby pozyskać uwagę tego stwora, bo tak jakby czuje gdzieś, no to tak jakby szczeniaczka zobaczyć i wtedy mimo tego, że człowiek jest smutny, no to szczenie sprawia, że jesteśmy tacy, zapominamy o tym wszystkim, to daje takie poczucie i chcemy, żeby ten psiak do nas podszedł. To tutaj jest bardzo podobnie. Dobrze, to sprawdźmy jeszcze, w jaki sposób i dlaczego ten szczeniak, ten stwór się pojawił. On się w zasadzie zaczął pojawiać pod wpływem halucynacji, bo to jest jakby taka forma energetyczna, którą Tomek widzi w takiej postaci. W takiej atrakcyjnej postaci, takiej sympatycznej, takiej jakby, która jakby odbija w pewnym sensie pewnego rodzaju potrzebę. Kochania czy bycia z kimś. I wydaje się, że też to jest taka forma młodego jakiegoś bytu, istoty, powoduje, że on wtedy
też chce być mu opiekunem, chce być dać mu jakieś bezpieczeństwo, no i generalnie, żeby być. Okej. Sprawdź jeszcze, kiedy się pojawia ten sympatyczny stworek, czy on ma połączenie z kimś, z jakąś inną energią. Tak. Z kim? Z ojcem swoim. Tatusiem. Z takim smokiem, który on ma skrzydła, ale potrafi się bardzo mocno wyprostować. Taki jest wielki, jak ja wiem, 30-piętrowy budynek. Dobrze. Okej. Powiedz mi jeszcze, w którym momencie Tomek zaczyna być zaimplantowany? W momencie, kiedy zaczyna podlegać tej substancji, zaczyna widzieć pewne obrazy i przestaje rozróżniać, co jest prawdą. Wtedy i na tyle ta substancja, w którą on wdycha, działa na niego, że nie jest w stanie pewnych rzeczy kontrolować, czy uświadomić sobie, że właśnie ktoś podsuwa mu czy wizję, czy właśnie elementy, które sprawiają, że on nie jest w stanie rozróżnić rzeczywistości. Dobrze. Okej. Sprawdźmy w takim razie, jak się tam kończy życie Tomka. Tomek właściwie to umiera tam na tej polanie. Natomiast ta śmierć jest o tyle specyficzna, że Tomek po śmierci, w zasadzie on już przed śmiercią wychodzi z ciała partiami, właśnie w takich partiach po 48 częściach i wychodząc jakby ta część, z którą teraz jakby możemy się komunikować, jest jedną z tych części. Wydaje się, że chyba ostatnio. I teraz on nie jest zintegrowany sam ze sobą, jest podzielony i nie wie o tym, że istnieje, że jego świadomość istnieje w pewnego rodzaju niebycie, czy w alternatywnych rzeczywistościach, a nawet nie w alternatywnych, tylko wykreowanych, dopasowanych do jego stanu emocjonalnego przestrzenia. I jak się tam prześledzi, no to bardzo różne są, te istoty, te Tomki się pojawiły dokładnie tak, jak on wyglądał tam. Natomiast później losy tych oddzielonych świadomości były bardzo różne. One wędrowały jakby przez wszechświat, przez plany, na których smok je umieszczał i one tam doświadczały, tak jak ta część, z którą się dzisiaj spotkaliśmy. Właśnie, do czego było smokowi potrzebne te oddzielone świadomości? Do tego, żeby on mógł bardziej wykorzystywać potencjał Tomka, natomiast podzielona świadomość powodowała, że łatwiej byłoby mu kształtować tą świadomość, wpływać na nią, przekonywać ją do czegoś. Dlatego, że już sama z siebie ta świadomość w pewnym sensie była może nie, że ograniczona, ale pozbawiona całej siebie. Więc on mógł bardzo konkretnie wykorzystywać tą świadomość, czy pozyskiwać jej energię na to, żeby budować, czy wzmacniać swoje światy. Dobrze, sprawdźmy w takim razie ta część, która jest w dzisiejszym Tomku. Jak potoczyły się później losy po tamtej śmierci? Tomek, tamta istota, ona żyła z tym synem, który nie był jego synem, tylko to była jakby energia, która była w tym dziecku smoka, którą on wychowywał w takiej postaci jak to powiedzieć, w istocie, którą wychowywał, była świadomość tego smoka, której on tak naprawdę przekazywał też swoją mądrość, swoje uczucia. Ten smok uczył się natury Tomka. Czy inkarnował się
dalszym ciągu na tamtej swojej planecie? Tak. Aha, ile razy? Jeszcze 3, a później ten plan zmienił. Tak jakby nie mógł się pogodzić, że ten jego syn, ten w sumie to już smok, odszedł i on też postanowił szukać swojego miejsca. Nie potrafił się tam odnaleźć. Czuł się tam samotny. I to też jest takie odczucie, jakby nawet ci mieszkańcy tam jakby dla niego zniknęli, choć oni byli. Tylko on stronił od nich, jakby czuł, nie wiem, jakby nie miał do nich ani żalu, ani pretensji, tylko po prostu nie czuł się, nie chciał się wiązać z nikim, jakby chciał sobie oszczędzić smutku i cierpienia. Dobrze. Czy od razu, kiedy zmieniał plan, przeszedł na ziemię, czy jeszcze gdzie indziej inkarnował? Nie. Pojawił się na ziemi? Później. Później. Dobrze. Powiedz mi, gdzie po raz pierwszy przyszedł na ziemię? W Meksyku. W obecnym Meksyku, ale to dosyć dawno było. W okolicach 500 roku naszej ery. Dobrze. Spójrz tak, może nie bardzo dokładnie, ale pobieżnie w pewien sposób na to życie, na to pierwsze życie na ziemi. Tomka się bano. To był bano, w pewnym sensie się go bano, tak, bo on był jakiś, urodził się z jakimś znamieniem, to był jakiś znak, on był poddawany takiej pewnego rodzaju kontroli, chociaż dużo mu wybaczano, on był taki trochę taką, nie wiem, w cudzysłowie świętą krową tam, że już od dziecka był traktowany jak ktoś wyjątkowy, jak jakiś, nie wiem, kapłan, który nie robił żadnych rytuałów kapłańskich, bo tym kapłanem nie był, ale jak się patrzy, to ludzie go traktowali na równi jak właśnie z kapłanem, z kimś wyjątkowym. Nie potrafili tego, ja tego nie potrafię do końca wytłumaczyć, ale przez to Tomek nie za bardzo mógł nauczyć się w tym społeczeństwie funkcjonować, bo oni go traktowali z jednej strony jak swojego, bo się urodził tam w tym społeczeństwie, ale gdzieś ludzie czuli, że on jest skądś, taki obcy. Dobrze, a do dzisiejszego Tomka ile razy będzie inkarnował jeszcze? 31. Jest coś charakterystyczne w tych doświadczeniach życiowych? Pierwsze życie były stosunkowo krótkie. To jest takie charakterystyczne, tak jakbym się nie mógł odnaleźć. I cały czas gdzieś szukał, czuł się obcy i właśnie zamknięte, tak nie, jakby nie rozumiał. I cały czas jest takie poczucie właśnie tej, że te kotary były, zasłaniały mu. To jakby właśnie, czy ta działalność smoka ograniczyło mu postrzeganie świata, jakby zawężało mu postrzeganie do jego po prostu istoty, którą się stawał w danym życiu. Dobrze, cofnij jeszcze, Darku, czas przed zejściem na po raz pierwszy na ziemię w Meksyku. Chciałabym zobaczyć tam w przestrzeni międzywcieleniowej, jak czujesz Tomka, jakie tam są warunki. Ja czuję Tomka cały czas jako takiego poszukiwacza, takiego jakby chciał odnaleźć coś. Tam jest poczucie też, że chce odnaleźć czy miłość, czy syna, a w efekcie on chyba siebie chce odszukać, choć kompletnie tego nie wie. On bardziej jakby szuka czegoś zewnętrznego, coś, co go wypełni, a w podświadomie właśnie szuka tych części, które odeszły. Tych części swoje. Które gdzieś wyśnił w przestrzeń. I tutaj to jest odczucia. I cały czas gdzieś właśnie ten byt, ten smok mały, on już tam jest większy i najczęściej pojawia się już w innej formie niż smok, ale to jest takie coś, jakby on go prowadził i chciał mu wskazać, czy drogę, czy miejsce, gdzie on to odnajdzie. Tak jakby
czuł jego, bo faktycznie ten smok się nauczył Tomka i na podstawie tych emocji chce mu wskazać miejsce, gdzie on zrealizuje tą potrzebę. Spójrz jeszcze. Tamte pozostałe części, one już przed zejściem na ziemię istniały? Te 48. No tak, one się podzieliły na tamtej planecie, gdzie to było dużo, dużo wcześniej niż doświadczenia ziemskie. Powiedz mi, czy Tomek, będąc tu na ziemi, odczuwa tamte 48 części swoje? Wydaje się, że tak. Raczej nie wszystkie naraz, ale właśnie bardziej odczuwa ten brak siebie, ale niekiedy wydaje się, że poprzez to połączenie może odczuwać coś, co w pewien sposób do niego nie należy, a z drugiej strony właśnie należy do niego. Dobrze. Wracamy do tu i teraz. Powiedz mi, czy coś się w Tomku zmieniło, jak sobie to wszystko usmysłowił, przypomniał? Zaczyna jakby wchłaniać czy integrować w sobie ten, te wszystkie, to kim jest i ta świadomość tego, kim jest, zaczyna w nim rosnąć. Okej, ale sprawdź, czy przypadkiem nie próbuje odzyskać tych świadomości z tych 48. Nie, to nie tak jest. To jest po prostu takie odczucie dobrze scalenia się z samego ze sobą. Dobrze, dobrze, dlatego że one są już zanieczyszczone, używane przez smoka. Okej. Poproś Tomka, żeby przywołał tatusia smoczego. Niech też się zjawi. Zjawił się? Tak. Jest duży? Tak. Dobrze. Powiedz mi, czy Tomek się go boi? Nie. Nie. Okej. Poproś Tomka, żeby zmniejszył smoka dużego tak zwanego i zmniejszył też tak zwanego małego smoka do wielkości zabawek. I teraz niech je zblokuje. Pozwolisz mi z Tomkiem porozmawiać? Tak. Tomku? Słucham. Zacząłeś w pewien sposób już odzyskiwać samego siebie. Zacząłeś sobie przypominać, kim jesteś. Masz przed sobą dwa smoki, które w pewien sposób, no, przez długie, tak zwane ziemskie wieki i nie tylko ziemskie, tobą pogrywały. Być może nastąpiłby kolejny czas, w którym kolejne cząsteczki byłyby odprowadzane w innych tobie, w innych ty. Ale dzisiaj odkryłeś to wszystko. Powiedz mi, jaka jest twoja decyzja, bo warto, jeśli już podjąłeś decyzję, że pracujesz, warto byłoby z tym coś zrobić, ale to musi być twoja suwerenna decyzja. Jaką decyzję podejmujesz? Chcę odzyskać siebie. Dobrze. Dobrze. To pracujesz, Tomku. Chciałabym, żebyś teraz odszukał to pierwsze źródła, tęsknoty, bólu, to wszystko, co miałeś w sobie i żalu. Gdzie to najbardziej odczuwasz? Gdzie to czujesz w sobie? To. Tu. To się pokazało od samego początku, że tam olbrzymi ciężar był. Powiedz mi, czy gotowy jesteś usunąć to?
Tak. Wiesz, jak to zrobić? Wiem. No oczywiście, że wiesz. To zrób to. I żal, i ból, i cierpienie, i olbrzymia tęsknota. Po prostu usuń to z siebie. Zneutralizuj. Zdezaktywuj. Zrobiłeś to? Tak. Teraz chciałabym, Tomku, żebyś sprawdził wszystkie implanty, które masz w sobie. Gdzie one są? Od czubka głowy zeskanuj swoje ciało. Jest dużo w głowie, szczególnie po górze głowy, w skroniach, w gardle, w szyi, w ramionach, w klatce piersiowej, w brzuchu, w pachwinach i w kolanach. Dobrze. Powiedz mi, czy jest jakaś przyczyna ezoteryczna częstego, taki z twojej słabej odporności, o której mi mówiłeś? Za mało energii, za mało świadomości, za bardzo zamknięta przestrzeń i obniżona częstotliwość mojej energii na to wpływała. Okej. A powiedz mi, czy jest przyczyna ezoteryczna gronkowca, którego sam w pewien sposób zdiagnozowałeś w fizyczności? Te wartości energii i jeszcze rozsiana moja świadomość powodowała, że tworzyły się warunki, żeby on mógł utrzymać. Okej. Powiedziałeś mi, że często przewianie karku powoduje właśnie przeziębienia. Bolą w szczęki, uszy, powstają nerwopóle najczęściej w okolicy szyi i masz częste migreny. Czy jest przyczyna ezoteryczna? Szczególnie to, co w głowie wpływa na to. A bóle pleców, dół, a w zasadzie często dosyć cały kręgosłup. Te przepływy energii, które na początku czułem, które płynęły do pleców, obciążały, napinały, tworzyły bóle. Okej, dobrze. Dobrze. Czy jesteś gotowy usunąć wszystkie implanty? Tak. Zrób to z całą delikatnością. Po prostu je usuń ze swojego ciała. Delikatnie. Wystarczy twoja decyzja. Zrób to. I od razu one idą do właściciela. Poszły do tego małego? Tak. Dobrze. Tomku, teraz czas, żebyś się przyjrzał tym 48 wersjami ciebie. Tam jest twoja energia. Co chciałbyś zrobić z tymi wersjami? Uwolnić. Dobrze. Wykasuj całą energię, która jest poza tobą. Nie przyjmuj tego z powrotem, bo ona jest zanieczyszczona. Wykasuj. Jednocześnie wykasuj też wszystko, czym posługiwały się smoki, do czegokolwiek używały. Wykasuj to. Na jeden, dwa i trzy. Jak się czujesz? Dobrze. Powiedz mi, co się stało, kiedy wykasowałeś całą energię z tych wersji swoich? Sam poczułem się większy, pełniejszy. A z nimi co się stało? Uwolniły się. Uwolniły się. Nie ma tam ani grama twojej energii. Nie. Dobrze. Dobrze. Okej. Chciałabym, Tomku, żebyś teraz podniósł sobie częstotliwość. Wiesz, jak to zrobić? Tak. Oczywiście. Zrób to. Zrób to, przypominając sobie siebie wolnego, spełnionego,
prawdziwego w swojej naturze, autonomicznego. Przypominając sobie swoje radości, odczucia szczęścia i przede wszystkim miłości, ale do siebie, swojej miłości w każdej komórce. Przypomnij sobie to. To zawsze było w tobie. To nigdy nie zniknęło, ale było używane po drodze na skutek różnych twoich emocji. Było przykrywane coraz głębiej i głębiej. Podnieś częstotliwości i zharmonizuj swoje energie. Jak się czujesz? Dobrze. Tomku, chciałabym jeszcze, żebyś spojrzał na ludzi, którzy się pojawili. Ludzi lub istoty ludzkie i nieludzkie, jak powiedziałeś, jak Darek powiedział na samym początku, z którymi byłeś połączony. Zobacz, czy dalej jesteś z nimi połączony. Tak, czuję, że tak, jest mi smutno, kiedy na nich patrzę. Dobrze. Zerknij jeszcze i powiedz mi, czy wśród tych istot jest tamten twój syn. Tak. Czy on się pojawiał w twoich doświadczeniach życiowych? Nie. Nie. Zobacz, czy wśród tych istot są też istoty, z którymi żyłeś na tamtej planecie. Tak. Zobacz, czy są istoty z twojego życia meksykańskiego i późniejszych. Tak. Z dzisiejszego życia też wyczuwasz jakieś energie? Tak. Dobrze. Okej. Tomku, będę chciała, żebyś teraz odnalazł w sobie te substancje, ślady tej substancji. Ona została w twoich komórkach. Ślady substancji, które pozwoliły smokom na działanie. Odnajdź w każdej swojej komóreczce. Może być jako nano albo pół nano cząsteczki. Znalazłeś? Tak. Czas, żebyś to wykasował. Czas, żebyś to usunął. I czas, żebyś zregenerował sobie wszystkie swoje komóreczki. Przy okazji wszystkie toksyny, jeśli takowe są, energetyczne toksyny, które mogły obciążać twoje komórki, też je usuwasz. I zobacz, czy usuwając tamte ślady substancji, czy zmienia się coś w połączeniu z tymi istotami, które się pojawiły? Tak. Dobrze. Jeśli są jeszcze jakieś emocje, jeśli są jakieś programy, jeśli są jakieś przekonania, na których jesteś z niektórymi z nich dalej połączony, to teraz jest ten czas, żebyś to wszystko usunął. Gotowy jesteś? Zrób tak. To. Zrób to. Jak się czujesz? Spokojny. Lekko. Jakby zmęczony. Zmęczony. Teraz czuję, jak napięcie, którego wcześniej nie czułem, opadło. No, długa droga, Tomku, długa. Te wersje cię bardzo obciążały. Zobacz jeszcze, czy masz połączenia z tymi istotami. Czy jeszcze coś zostało? Nie. Nie. Pozwól im w takim razie odejść i każdy idzie do swojej przestrzeni. I możesz przekazać całą wiedzę, którą zdobyłeś dzisiaj podczas tego spotkania. I pozwól im odejść na 1, 2 i 3. Zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się już do swojego oddechu.
powiedz mi, jak się czujesz. Dobrze. Jesteś zmęczony? Trochę może. Trochę. Wyjdź na momencik, zregeneruj się. Przejdź do swojej przestrzeni. Na szybciutko. Zregeneruj się. Wróć do swojej neutralności. I powiedz mi, jak będziesz gotowy. Już nam niewiele zostało. Jestem. Wracamy. Wracaj do Tomka. I powiedz mi, jak go widzisz. Jest taki nieograniczony. Nie wiem, jak to powiedzieć. Wcześniej faktycznie był taki właśnie jakby pozamknięty w tym, w tej przestrzeni. Teraz nie ma, nie było ograniczenia. Ta świadomość jest taka jasna, taka świecąca. Tak jakby się poszerzała w nieskończoność to światło właśnie. Z jego wnętrza po prostu no, tworzy coś, co jest takie, no, takie nieskończone się wydaje, bo nie widać granic. Tomek już jest w głębokim procesie, który jeszcze będzie trwał jakiś czas. Musi zmetabolizować jego ciało fizycznością, musi zmetabolizować cały ten proces energetyczny. Zapytaj go, czy coś chce zrobić z tymi smokami. Nie chcę. Chcę tylko, żeby przestały być w jego przestrzeni. Tak, to wystarczy. Jego decyzja i to, że powie im, że od dzisiaj zmienił całkowicie grę. Zmienił całkowicie swoje warunki. I już nie będzie tej zabawy w smoki, a nie w żadne substancje. Niech to im powie i też wykasuje jakiekolwiek zgody, jeśli po drodze były te zgody. Jeśli były jakiekolwiek kontrakty, umowy ustne, czy pisemne, czy w jakikolwiek inny symboliczny sposób gdzieś zapisane, Tomek wszystko kasuje, wszystko wykasowuje. Ale jeszcze chciałabym, żeby też wykasował wszelkie programy, które były mu wprogramowane. Przekonania i schematy myślowe. Chciałabym też, żeby przejrzał obrazy. Zobaczył te, które nie są jego obrazami, żeby je po prostu wykasował. To, co nie jest jego, niech całkowicie ze swojego ciała wykasuje. I powiedz mi, jak zmienia się jego przestrzeń. Powiedziałeś, że jest, poszerzyła się. Tak. Co się stało ze smokami? Nie ma ich. Nie ma ich. Dobrze. 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 Zapytaj Tomka, czy była lub jest jakakolwiek przyczyna ezoteryczna, że nie może się przeprowadzić poza miasto. Razem z żoną mają takie marzenie, które chcieliby wprowadzić w życie. To zatrzymanie właśnie, które było tam, powodowało, że gdzieś jakieś takie poczucie właśnie towarzyszyło Tomkowi, jakby ta przestrzeń się ustaliła właśnie. I poza tą przestrzeń jakby nie mógł wyjść. A zobacz, czy bo kilka razy udawało im się Tomkowi z żoną znaleźć jakieś fajne miejsca, ale zawsze było coś takiego, co przeszkadzało nawet w obejrzeniu nieruchomości. A to sprzedaż jest wstrzymana, a to została czym prędzej szybko komuś innemu sprzedana. Zobacz, czy tutaj odgrywały rolę jakieś inne energie. Tak, chodziło właśnie o to, żeby go utrzymać w jego przestrzeni. Dobrze. Teraz, kiedy zmienił swoje warunki, jak się to potoczy? Czy coś się zmieni właśnie, jeśli chodzi o tą zmianę miejsca zamieszkania? No możliwe, że też, bo tutaj bardziej chodzi o to, że inne też przestrzenie się otworzą i pojawią się inne jakby możliwości i priorytety poukłada sobie Tomek właśnie jakby od nowa,
Musiał sobie, czy będzie chciał wybudować sobie w pewne wartości, które będzie wdrażał w życiu. I ta przestrzeń, wydaje się, ten aspekt też się tutaj będzie bardziej układał. A zobacz, czy to miejsce, w którym obecnie jeszcze jest, a powiedział mi, że no, że ono jest w takim specyficznym miejscu, jest niedaleko, jest kościół, jest cmentarz. Czy to miało wpływ też na blokowanie Tomka? Właśnie jest poczucie, że tak, choć to nie jest tak, że to wchodzi na niego, na ten dom, tylko tak jakby on był taki samotny, ten dom. Okej. Nie czuć tej energii tego cmentarza, tylko tak jakby postawić to właśnie pośrodku czegoś i nie móc zobaczyć po horyzont niczego innego. Taka tam samotność, takie, samotność. Tak jakby on zostawiony był, ta przestrzeń, ten dom gdzieś. Dobrze. Jak teraz wygląda energia w tym domu? Dobrze wygląda. Dobrze. I dobrze się czuję. Dobrze się czuję. Okej, świetnie. Jeszcze poproś Tomka, żeby sobie zregenerował wszystkie swoje komóreczki. Tak, żeby w fizyczności komórki poczuły tą wibrację już, na której pracują, na wyższej, na dobrej wibracji, optymalnej dla niego. Tak, żeby komóreczki już wiedziały, że mogą spokojnie się regenerować. Nie ma żadnych blokad, nie ma żadnych przeszkód. I zapytaj Tomka, czy jest jeszcze coś, co moglibyśmy dla niego zrobić? Nie. A czy sobie chciałby coś powiedzieć swojej fizyczności? Że jest w całości, jest teraz prawdziwy. I to, co w nim jest, też jest prawdziwe. Już tylko do takiego pełnego sprawdzenia. Jest pełna synchronizacja między ciałem subtelnym a fizycznym, Darku? Tak. Dobrze. Zapytaj Tomka, czy możemy zamknąć sesję? Tak. No dobrze, Darek, to w takim razie czas na ciebie. Rozłącz się i odłącz się całkowicie od Tomka. Wyjdź z jego przestrzeni. Rozłącz się i odłącz się całkowicie od wszystkiego i od wszystkich, cokolwiek było w tej sesji, bo ona ciebie nie dotyczy. Mnie też nie. Sprawdź siebie dokładnie, Darek. A kiedy uznasz, że wszystko jest w porządku, wróć do swojej przestrzeni, do swoich parametrów. I podnieś sobie częstotliwości, zharmonizuj swoją energię. Wypełnij się tą emocją, tą energią, którą lubisz odczuwać w sobie najbardziej, która sprawia ci wielką przyjemność i radość. Ale weź już taki pogłębiony oddech i poczuj energię swojego oddechu w ciele, w fizyczności, bo powolutku wracasz tu, gdzie jest bicie twojego serca. Za każdym biciem jesteś coraz bliżej i bliżej. Ale czujesz pełną regenerację, wypoczynek, jesteś zrelaksowany, rześki i witalny. Za chwilę powiem trzy, a ty już całkowicie powrócisz do swojego ciała, do tu i teraz i otworzysz oczy. Trzy. Jesteś, panie Darku. Tomku, włączysz mikrofon? Jestem też. Jak się czujesz? Wspaniałe doświadczenie, że mnie przytkało. No, fajnie. Czułeś coś w ciele podczas sesji? No, przyspieszone bicie serca cały czas, no ale to może po prostu ekscytacja wydarzeniem. I pod koniec czułem takie napływające jakby troszeczkę energię, jak to mogę określić, jako takie wzruszenie. Też mi trochę się łzy cisnęły do oczu. Pięknie. Bardzo, bardzo fajnie. Dobrze. Za moment wyłączę nagrywanie, więc pytanie do ciebie, czy ty się chcesz podzielić sesją, czy zostawiasz ją prywatną?
Chcę się podzielić oczywiście. Jestem wam bardzo wdzięczny za sesję. A powiedz z wizerunkiem czy bez? Z gębą. Dobrze. Ja ci bardzo dziękuję, Tomku, za to spotkanie, za tę pracę. Dziękuję ci bardzo i za zaufanie, jakim nas obdarzyłeś. Dziękuję również. I pytanie do Darka. Darku, jak się czujesz? Dobrze. Ja ci chcę podziękować za wspaniałą pracę. Dzięki. Dziękuję bardzo. Wyłączam nagrywanie, ale jeszcze zostań, Tomku. Do widzenia. Do widzenia.